Tłumaczenie kursu Harvard CS50 wykonane zostało przez Code Gym. Ustawmy poprzeczkę wyżej. Zrobimy coś ciekawszego. Spójrzcie na ekran. Na razie napisaliśmy cześć. W zeszłym tygodniu napisaliśmy bardziej interaktywny program. Co zrobiliśmy wtedy w Scratchu? Program pytał użytkownika o imię. Mówił wtedy, cześć, David. Program wyglądał tak. Dwa wiersze kodu przyczepione do puzzla z zieloną flagą. Niebieski kawałek to funkcja, która odesłała argument lub odpowiedź. Odesłała odpowiedź na pytanie użytkownika, którą połączyliśmy ze słowem cześć. I otrzymaliśmy końcowy rezultat. Jak to zrobić w C? Tutaj sprawy pójdą szybko, ale według zasad i schematów, które niedługo sobie przyswoicie. W języku C, z którego korzysta Sandbox CS50, odpowiednikiem funkcji ze Scratcha jest komenda getString. String to łańcuch lub ciąg znaków składających się na tekst, a nie na cyfry. GetString to podobna funkcja do spytaj ze Scratcha. Między nawiasami mogę wstawić zapytanie, na przykład, jak masz na imię? Cudzysłów jest ważny. Gdy podajemy jakikolwiek łańcuch, musimy go zawrzeć w cudzysłowie. A skąd się wzięło polecenie backslash n? Bo przenosimy kursor do nowego wiersza. Dlaczego? Bo tak wygląda ładnie. Nie muszę tego robić. Przed chwilą komputer sam się spytał, czy chce to. Programista odpowiedział nie. Tutaj będzie trochę czyściej. Gdy spytam użytkownika o imię za pomocą funkcji, muszę zrobić coś jeszcze. Potrzebujemy zmiennej, która przechowuje wartości. Nazwę ją odpowiedź, tak jak w Scratchu. Chcę, mogę ją nazwać jak chcę, na przykład x, y, z. Mało intuicyjnie, zostanę przy odpowiedzi. C to inny język. Jest oldschoolowe, więc musimy dokładnie wpisać pożądaną wartość, którą przechowamy w zmiennej. Po lewej stronie nazwy zmiennej muszę powiedzieć komputerowi, jaką wartość chcę przechować. Mamy różne typy wartości, na przykład liczby. Na razie przechowamy łańcuch. W kodzie brakuje jednej rzeczy. Średnika. Na końcu naszej długiej myśli potrzebujemy średnika. Tutaj znak równości różni się od tego z matematyki, gdy mówiliśmy, że x równa się y. To oznaczało, że x to dosłownie to samo, co y. Znak równości w języku programowania oznacza ruch z prawej do lewej. To nie jest zwykły znak równości. Ten znak to operator przypisania. Przerzuca coś z prawej na lewą. Jeśli funkcja getString, podobnie jak funkcja spytaj, pyta użytkownika o imię i podaje wartość, wrzucamy imię do zmiennej o nazwie odpowiedź od prawej do lewej. Piszemy od lewej do prawej, wykonujemy polecenie od prawej do lewej. Teraz mamy gdzieś w pamięci komputera zmienną, odpowiedź użytkownika na pytanie o imię. Co z tym zrobić? W C nie ma funkcji łączenia, więc postąpimy inaczej. Mamy funkcję powiedz. Jak ją nazywamy? Printf. Tej funkcji używamy, gdy chcemy coś powiedzieć na ekranie. Użyję tej funkcji oraz nawiasów, bo tam znajdą się dane wejściowe, czyli argumenty lub parametry. Trochę to zagmatwane, prawda? Nie wpiszę przecież w cudzysłowie cześć, odpowiedź. Dlaczego to byłby błąd? What's that?
ponieważ to dosłownie pojawi się na ekranie. Nie tego chcemy. Program ma powiedzieć cześć David lub cześć Brian. Muszę połączyć słowo cześć z danymi użytkownika. Printf działa inaczej niż Scratch. Potrzebujemy wypełniacza. Wpisujemy pożądane słowo na ekranie, ale jeśli nie znamy wartości, wrzucamy wypełniacz w postaci znaku procentu oraz S, by oznaczyć łańcuch. Jeśli piszę ten program dzisiaj, nie wiem, kto z niego skorzysta jutro. Wrzucę wypełniacz, by kolejna osoba, która użyje programu, zobaczyła na ekranie swoje imię. Dziś nie znam imienia tej osoby. Wpisałem cześć, procent S. Procent S to wypełniacz. Backslash N oznacza kolejny wiersz. Nową rzeczą jest procent S. Funkcje w C mogą nie przyjmować żadnych argumentów lub przyjmować ich wiele. Wystarczy je oddzielić przecinkiem. Jeśli o tym już czytaliście, to wiecie, że printf może zapewnić jeden łańcuch. Jeśli mamy w nim wypełniacze, możemy powiedzieć komputerowi, by go rozszerzył, dodając przecinek i nazwę wartości lub zmienną. Nasze wiersze kodu odpowiadają tym ze Scratcha. Wygląda to trochę tajemniczo, ale jeśli rozłożymy to na czynniki pierwsze od prawej do lewej, wiemy, co robi kod, którego wcześniej nie widzieliśmy. Jakieś pytania dotyczące wierszy w C i Scratchu? Czy można dodać zmienne? Pewnie. Gdy mam ich więcej, dzięki nowym wierszom kodu, mogę dodawać nowe rzeczy po przecinkach. W cudzysłowie pozostawiłbym jeden wypełniacz dla wszystkich zmiennych do rozszerzenia. Z lewej do prawej. Gdybym dodał procent S, znalazłby się po pierwszym przecinku, drugi po drugim. Procent S jest potrzebny dla każdego wypełniacza w łańcuchu. Za chwilę to pokażę. Są inne pytania? Czy jest inny sposób na łączenie łańcuchów? W skrócie, tak, ale żaden ze sposobów nie jest prosty. Tego nauczymy się za kilka tygodni. Teraz najprościej użyć printf. Są inne pytania? Mogę kogoś pominąć, bo za dużo tu światła. No właśnie, cała trójka, po prawej. Czym jest łańcuch? To sekwencja żadnych lub wielu znaków w cudzysłowie. To może być słowo, fraza, zdanie, paragraf, sekwencja znaków z alfabetu w cudzysłowie. Są inne pytania? Co się stanie, gdy backslash n jest poza cudzysłowem? Już pokazuję. Za każdym razem, gdy macie podobny problem, najlepiej spróbować. Komputerowi nic nie będzie. Przypadkowo wstawię backslash n poza cudzysłów. Sprawdźmy, co się stanie. Uruchomię clang i wpiszę myślnik o hello, a potem hello c. Chyba coś się popsuje i faktycznie wyskoczył błąd. Kolejna tajemnica. Hello C526. Co się stało? Gdy popełnicie taki błąd w kodzie, clang pomoże ustalić, gdzie do tego doszło. Hello C5 oznacza błąd w wierszu piątym. Dalej napis, error expected i nawias. To dziwne, bo nie chcę zamykać nawiasu. Chcę nowy wiersz. Komputer nie do końca wytłumaczył, gdzie powinien być backslash n, ale pomógł zawęzić krąg. W tym momencie powinniście sami dojść do tego, że polecenie musi być w cudzysłowie. Było jeszcze jedno pytanie?
Nie? Spójrzmy na kilka innych funkcji. Zaimplementujemy ten sam program. Zamykam plik i otwieram nowy o nazwie string.c, bo eksperymentujemy z łańcuchami. Zacznę jak poprzednio, include std.ioh int main void. Teraz wpiszę string, odpowiedź równa się getString, nawias, cudzysłów, jak masz na imię, znak zapytania, backslash n, cudzysłów, nawias, średni. Materiał będzie dostępny na stronie kursu, nie musicie wszystkiego spisywać. Dalej, printf, cześć. Nie wpiszę odpowiedź, bo wyskoczy dokładnie to słowo. Tutaj wrzucę wypełniacz, procent s, backslash n, odpowiedź średnik. Przepisałem wcześniejszy kod do pliku string.c. Jeśli chcę przekonwertować kod źródłowy na maszynowy, jakie polecenie powinienem wpisać? clang String.c, to otworzy domyślny program aout. Tego nie chcę. Dopiszę myślnik o string, bo chcę, by tak nazywał się program, ale mogę go nazwać inaczej. Na przykład program 2. Wciskam Enter i pojawiło się więcej błędów niż wierszy kodu. Niedobrze. To tylko oznacza, że komputer się pogubił. Nie jesteśmy marnymi programistami. Komputer trochę zbzikował i w pewnym sensie zaczął potykać się o własne nogi. Nie wie, gdzie jest błąd. Odczytuje poprawny kod jako niepoprawny. Najlepiej zacząć od pierwszego komunikatu o błędzie. Przechodzę do pierwszego polecenia. Skupmy się na pierwszym błędzie, reszta to może tylko pozorne błędy. Przybliżę. Sprawdźmy, co się stało. Uruchomiłem polecenie clang myślnik o string string.c. To znaczy, że dane wejściowe to kod źródłowy w string.c. Dane wyjściowe mają być kodem maszynowym w pliku string. Błąd zaczął się w wierszu 5. Już znamy tę lokalizację. Użyto niezadeklarowanego identyfikatora. Czy chodziło o... Chwilę napięcia. Std.in. Nie. Chodziło mi o string. Tutaj komputer się pogubił. Zielona podpowiedź nic nam nie mówi. Chciałem string, a nie std.in. Stało się tak, bo w rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak string w języku C. To swego rodzaju pomoc, której będziemy używać przez pierwsze tygodnie. Później sprawdzimy, co dzieje się pod maską komputera, gdy zaczniemy implementować łańcuchy. Ten string to pomoc kursu CS50, która znajduje się w pliku CS50H. Jest w nim program lub plik standard I.O. I.O. oznacza input-output. W programie lub pliku std.ioh wymyślono funkcję printf. Reszta funkcji, na przykład getString, jest przechowywana w pliku cs50h. Problem w kodzie pojawił się, ponieważ komputer nie wie, co to łańcuch, ani do czego służy funkcja getString. Skompiluję kod od nowa. Wpisuję clang myślnik o string string.c. i wciskam Enter. Jest postęp. Ciągle mamy błąd. Czerwony kolor nie oznacza nic dobrego. Mamy natomiast o wiele mniej błędów. Wprowadzę teraz ostatnie funkcje. Co mówi komunikat o błędzie? Ciągle mamy problem w funkcji main. Jaki? Niezidentyfikowane odniesienie do getString. Gdy korzystamy z biblioteki CS50, musimy zrobić dwie rzeczy. Trzeba powiedzieć komputerowi, by w kodzie źródłowym zawarł plik CS50H, gdzie funkcje getString są implementowane automatycznie.
Podczas kompilowania kodu musimy powiedzieć komputerowi, by dodał kod przygotowany przez naszych pracowników w celu zaimplementowania wszystkich funkcji. Wpisuję clang, myślnik, o string, string, c. Dodaję kolejną instrukcję, by komputer połączył ją z plikiem CS50. Za kilka tygodni zrozumiecie dlaczego. Wpisałem myślnik link CS50. Powiedziałem komputerowi, że zera i jedynki do programu pochodzą z pliku string c. To jest kod źródłowy. Dawno temu pracownicy CS50 napisali kod w C, byście mieli dostęp do funkcji, na przykład getString, oraz zmienne, na przykład łańcuchy. Zera i jedynki z biblioteki CS50 są przechowywane w chmurze. Musimy je połączyć z naszymi. Ten kod jest w tym pliku, nasz w innym. Komputer weźmie informacje z pierwszego do naszego kodu źródłowego. Połączy go z kodem CS50 w jednym programie, który będziemy mogli uruchomić. Wiem, że to może was przerastać i jest niepotrzebnie skomplikowane. Jest na to lepszy sposób. Jeśli chcemy skompilować kod, nie musimy pamiętać poleceń. Myślnik O czy myślnik LCS50 wystarczą nam koncepty. Musimy napisać tak, by komputer zrobił program o nazwie string. Te dane zostaną wygenerowane automatycznie. Program sam się domyśli, jakich poleceń ma użyć, jak nazwać pliki i z jakim kodem się połączyć. Od teraz, jeśli chcecie skompilować program, wystarczy wpisać utwórz i podać nazwę programu. Nie wpisujcie make string c. Po wpisaniu utwórz i nazwy programu komputer się domyśli, że chodzi o string c. Mogę tak samo zrobić ze słowem cześć. Wpisuję, nie poprawiłem wcześniejszego błędu. Otwieram hello c, naprawię błąd, zachowuję plik, wpisuję make hello i gotowe. It's done the same thing for me now. Yeah. Really good question. Czy to jest standardowe narzędzie, czy charakterystyczne dla CS50? Występuje ono na Macach i PC-tach oraz komputerach z Linuxem. Narzędzie sandboxowe, z którego korzystamy, to swego rodzaju komputer w chmurze. Ma dwa okna, karty na górze i terminal na dole. Gdy zalogujecie się do sandboxa CS50, macie dostęp do własnego serwera w chmurze opartego na Linuxie. Clang i inne narzędzia istnieją w tym systemie operacyjnym. To nie jest wyjątek dla CS50. Hello to kod maszynowy, hello C to kod źródłowy. Make to program zaprojektowany tak, by ułatwiać nam życie. Gdy wpiszemy make hello, program wyszuka plik o nazwie hello c. Potem stworzy program o nazwie hello z kodu źródłowego na maszynowy. Make to program, który jest częścią systemu operacyjnego Linux. Można też go znaleźć na macOSie i Windowsie. Uruchamiamy program, wpisując jego nazwę, a nie podwójnie klikając ikonę. Czy przechowujemy plik na naszym komputerze czy w chmurze? To drugie. Na tym etapie kursu będziemy pracować w chmurze w sandboxie CS50. To program oparty na Linuxie, dostępny na Macach i PC-tach. Oprogramowanie się trochę różni, więc wybraliśmy Linuxa. To bardzo popularny system operacyjny w świecie programistów. Tłumaczenia i nagrania głosowe wykładów udostępniane są dzięki uprzejmości CodeGym, serwisu internetowego poświęconego nauce programowania.